Puszcza Białowieska, ten pierwotny las, jedyny w Europie, przetrwał wieki, tysiące lat w stanie nienaruszonym, pierwotnym i poradził sobie. Ale być może przyszedł taki moment, w którym ten las, nasza duma i element dziedzictwa narodowego może sobie nie poradzić, bo przyszedł szkodnik najbardziej niszczący z możliwych. I to nie Kornik. To minister Szyszko. Pojawił się po raz drugi na tym stanowisku. Pamiętacie Państwo walkę o rozpudę. Teraz musimy walczyć o Puszczę Białowieską. Pani poseł i pan poseł... Chcieliby przedstawić w kilku zdaniach działania Platformy Obywatelskiej w tym zakresie. Bardzo proszę. Minister Szyszko posunie się, skorzysta z każdego instrumentu, żeby wyciąć Puszczę Białowieską. Taki ewidentny przykład pokazał przy procedowanej na poprzednim posiedzeniu Sejmu zmianie ustawy o lasach, gdzie z pozoru bardzo dobra regulacja przekazująca część funduszu leśnego na rzecz zwiększenia pieniędzy na utrzymanie parków narodowych skończyła się wrzuceniem poprawki do tej ustawy, poselskiej poprawki, na podstawie której pan minister Szyszko będzie miał możliwości takie, że odwoła co najmniej połowę członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. I zlikwiduje tą niepotrzebną w jego ocenie instytucję. Dlaczego? Dlatego, że m.in. Państwowa Ochrona, Rada Ochrony Przyrody, jak i inne autorytety naukowe wydały miażdżące krytyczne opinie co do planów ministra Szyszki dotyczących wycinki Puszczy Białowieskiej. W związku z tym, zanim pan minister wytnie Puszczę, musi wyciąć połowę tych niepokornych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. To nie jest tak, jak pan minister twierdzi, że kornik jest szkodliwy i należy zlikwidować, wyciąć te drzewa, żeby usunąć kornika, bo Puszcza Białowieska w swojej gospodarce naturalnej poradzi sobie z kornikiem, natomiast mam obawy, czy poradzi sobie z ministrem Szyszko. Ten las wymaga ochrony. Bądź panie ministrze ministrem ochrony środowiska, a nie ministrem przemysłu drzewnego. Dziękujemy. Puszcza Białowieska, ten pierwotny las, jedyny w Europie, przetrwał wieki, tysiące lat w stanie nienaruszonym, pierwotnym i poradził sobie. Ale być może przyszedł taki moment, w którym ten las, nasza duma i element dziedzictwa narodowego może sobie nie poradzić, bo przyszedł szkodnik najbardziej niszczący z możliwych. I to nie kornik. To minister Szyszko. Pojawił się po raz drugi na tym stanowisku. Pamiętacie państwo walkę o rozpudę. Teraz musimy walczyć o Puszczę Białowieską. Pani poseł i pan poseł... Chcieliby przedstawić w kilku zdaniach działania Platformy Obywatelskiej w tym zakresie. Bardzo proszę. Minister Szyszko posunie się, skorzysta z każdego instrumentu, żeby wyciąć Puszczę Białowieską. Taki ewidentny przykład pokazał przy procedowanej na poprzednim posiedzeniu Sejmu zmianie ustawy o lasach, gdzie z pozoru bardzo dobra regulacja przekazująca część funduszu leśnego na rzecz zwiększenia pieniędzy na utrzymanie parków narodowych skończyła się wrzuceniem poprawki do tej ustawy, poselskiej poprawki, na podstawie której pan minister Szyszko będzie miał możliwości takie, że odwoła co najmniej połowę członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. I zlikwiduje tą niepotrzebną w jego ocenie instytucję. Dlaczego? Dlatego, że między innymi Państwowa Ochrona, Rada Ochrony Przyrody, jak i inne autorytety naukowe wydały miażdżące krytyczne opinie co do planów ministra Szyszki dotyczących wycinki Puszczy Białowieskiej. W związku z tym, zanim pan minister wytnie Puszczę, musi wyciąć połowę tych niepokornych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody. To nie jest tak, jak pan minister twierdzi, że kornik jest szkodliwy i należy zlikwidować, wyciąć te drzewa, żeby usunąć kornika, bo Puszcza Białowieska w swojej gospodarce naturalnej poradzi sobie z kornikiem, natomiast mam obawy, czy poradzi sobie z ministrem Szyszko. Ten las wymaga ochrony. Bądź panie ministrze ministrem ochrony środowiska, a nie ministrem przemysłu drzewnego. Dziękujemy.